body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moje kochane Asioreczki. Witam was serdecznie w kolejnej części z serii Asi Pancerne. Tym razem będzie bitwa moja, więc nie oczekujcie super taktyki, nie oczekujcie super wyniku, ale jako że jestem słabym graczem, a tutaj zrobiłem wynik dla niektórych przeciętny, dla mnie bardzo dobry, to postanowiłem, słuchajcie, żeby tą bitwę wam pokazać. Może czegoś się słabsi gracze ode mnie nauczą, chociaż wątpię, ale też może ci lepsi gracze coś pokażą i coś podpowiedzą w komentarzach, także zapraszam i Kubę i wszystkich innych do jakiegoś komentowania. Może jakieś wielkie, rażące błędy w mojej rozgrywce zobaczycie. Także czekam i dziękuję z góry. I co jest ważne? Ważne jest to, że w tej bitwie jak rzadko starałem się używać mózgu. I stąd też ten wynik, stąd też w miarę rozsądne granie, posunięcia, które postaram się wam w miarę poczynania bitwy streszczać. Będzie to giereczka na mapie Przełęcz, będzie to Pluton z Kubą, który zagrał dobrze, ale zagrał też gorzej ode mnie, to się zdarza bardzo rzadko i mnie zawsze takie bitwy, jeżeli gram z graczem na poziomie na przykład zielonego jak Kuba czy Bastek, czy nawet wyżej jak Mati, to zawsze mnie to cieszy, że coś fajnego zrobiłem, że coś tam udało mi się pomóc. Także czekam, aż się załaduje ta powtórka, bo coś się ładować nie chce i zaraz, słuchajcie, ruszamy. Jest to bitwa na polskim czołgu, więc taki dodatkowy plus. 45 TP. Czołg, który jest naprawdę przyzwoity na swoim tierze, jak go nie rzucę na dziewiątki, to naprawdę można fajnie pograć, można troszkę nastrzelać, bo to przeładowanie jest dosyć krótkie. Przeładowanie na moim poziomie załogi, na moim poziomie modułów to jest chyba 9,3 sekundy, więc naprawdę czas przyzwoity, szczególnie, że tak powiedzmy radzieckie czołgi mają 10-11 sekund, więc troszkę szybciej można się przeładować i troszkę szybciej można strzelić i sprzedać tą bułę przeciwnikowi. Mapka już się grała. Losowanie widzicie na dziewiątki. Jest to 12, jest Kernagvon, ale trochę uprzedzę. Kernagvon zagrał po prostu piach. Sorry, graczu na Kernagvonie, ale nawet ja jako noob, jako paź wiem, że powinienem przejechać takim czołgiem na wieżę. On zagrał troszkę inaczej. Jest to 112, to też troszkę dostanie potem jak manga. No i jest Kuba na swoim popisowym czołgu, na którym robi wiele wyciągów i ma świetne wyniki, ale no, ryzykowna gra. Czasem niestety tak się kończy, że się przegrywa albo szybko ginie. Tutaj Kuba robił dużo, pomógł drużynie, oddał co najmniej jeden magazynek, jak nie dwa, ale padł. Ale pozwólmy, że skupimy się na mnie. Tak ja się ładnie obracam do was, do widowni i jadę, słuchajcie, na banan. Sytuacja kiepska. Dlaczego kiepska? Bo jedziemy tam tylko w dwójkę z V-ką. A normalnie na banana jedzie dużo czołgów. Tu mamy cztery czołgi ciężkie. One w normalnych okolicznościach przygody zazwyczaj jakieś medy jadą tędy. A teraz zostałem też troszkę zjedzony w teorii, bo było nas tylko tutaj dwóch. Jeszcze teraz Izan z nami jedzie, więc jest to coś, co nam się w późniejszej fazie bitwy bardzo przyda. A ja już widzę Kernagvona i podejrzewam, że już do Kuby płaczę. Boże, zaraz mnie zniszczą. Wyjechał koło, więc mi się udało walnąć auto-aima i jakimś cudem podczas jazdy trafiłem. A 350 kołowcowi to jest dużo. Szczególnie, że on pojechał tam, gdzie jest kilka naszych czołgów, że pojechała V-ka i na szczęście zaraz uda się naszym sojusznikom. Teraz Kuba, zobaczcie, pestkę oddał. Oj, Kuba go skończył. Albo nie skończył, ale mu dodało dwie pesteczki. Udało się mu go zniszczyć. Teraz problem, bo oddałem strzał bez sensu, nie trafiając Wisa.
I niestety tutaj to źle poszło. Teraz znowu nie przycelowałem, niestety, bojąc się Caernarvona i walnąłem mu tylko gąskę. Ale teraz na szczęście za trzecim razem do 3 razy sztuka jest ten ostatnie HP Whisa i pierwszy frag. I teraz właśnie jest moment, w którym kolega z tyłu się obudził. I fałka też się obróciła. I teraz został tam sam Caernarvon. I teraz tam nie wyjeżdżałem, bo to by było samobójstwo się pod niego pchać. Ale to dobrze, że nie gra na wieżę, tylko wjeżdża cało. Więc trzeba to wykorzystać i mu pęseczkę sprzedać. I już czekałem na kolegów. Oni ruszyli po tym strzale i ruszyłem i ja. No bo samemu na mądrze grającego Caernarvona nie miałbym szans raczej. Ale jak on nie gra na wieżę, jak się nie chowa za kamyczkiem, tamtym na przykład drugim, tylko gra tak i wyjeżdża jak paść, no to przecież trzeba go ukarać. To jest proste. Teraz znowu, słuchajcie, gramy dalej, jedziemy, bo tutaj jak widać nie ma nikogo. Jedzie Isik, jedzie Spoterek, także idealna sytuacja. Tylko opuszować. Tak, wiem, że tam jest artyleria, tam mogą być niszczarki. Jeszcze jest 112 w okolicy, którą widać na minimapie. Ale już się nie boję. Teraz wiem, że już mam dwa fragi i mam 1200 HP. I mogę tylko poprawić sobie średnią na tym czołgu. Więc jadę i zobaczymy, co będzie. Wjeżdża artyleria, jest IKV-ka, która tak dziwnie stoi i się nie rusza. Pewno jest na AW-ku. Więc darmowe uszkodzenia, zawsze spoko. To jest 112 dojeżdża. Ale trzeba teraz zrobić jakiś strzał w artylerię, bo wiadomo, frag zawsze spoko. Więc wyjeżdżam, tylko się wychylamy, widzimy, że IKV-ka stoi. Od razu auto aiming. Olewam 112, dostałem w silnik. Olewam ją dlaczego? Dlatego, że już patrzcie, i dojeżdża, kołowiec dojeżdża, będzie teraz wsparcie. A nuż się IKV-ka obudzi z AW-ka i będzie problem. Więc tylko się, tak się schowałem, żeby schować się za kamieniem i 112 została. Teraz niestety podejrzewam, mnie przebije i się dingnę. No tak. Starałem się celować tam w okolicy dolnej płyty, ale trafiłem w górną. Wież bym mu chyba nie przebił. Niestety. Ale atakujemy dalej. Kołowiec. I z trzeci, no oni go skończyli, no i z 3A ma ten magazynek. Nic dziwnego, że go skończył, ale no, dla mnie 2000 damage'a i przede wszystkim 4 fragi to jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Jeżeli chodzi o całą bitwę i moje granie na tle drużyny, to też wyszło w porządku. Zarobku tutaj było bardzo mało. Użyłem bonusu, bo jeszcze ten czołg expie, więc mamy 11 tysięcy gwiazdek. 4 fragi. Zarobku było chyba nie dałem tej planszy, nie mam jej zapisanej. Zarobku było chyba 9 tysięcy, więc mało, bo używałem też golda. Tam się odbiłem od tej 112, tak, bo nie trafiłem w dolną płytę. Ale wyszło przyzwoicie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o damage, to jestem drugi w drużynie. Kubuś szybko patrzcie zginął, ale też ta ilość gwiazdek też jest bardzo, bardzo spoko. Prawie 900 uszkodzeń, 600 gwiazdek, więc to nie jest, myślę, zły wynik. Nie ma się Kuba czego wstydzić. To jest taki, podejrzewam, żółty kolorek. Ja mam drugi damage w drużynie, więc no super, 4 kile. Expa dużo, bo też fragów miałem 4. Mam chyba najwięcej expa w drużynie dzięki tym fragom, no dzięki zabiciu artylerii. Czyli pomyślałem, ruszyłem mózgiem, strzelałem w artylerię, żeby ją dobić, potem w IKV-kę też, żeby ją dobić, schowałem się za kamień. To się wszystko liczy. Także bitwa, jak nie moja, bo użyłem tej oto pustej głowy. I tak to wygląda. Bitwa nieidealna, ale czekam na wasze komentarze. Może jakieś rady, porady. Może coś mi fajnego jeszcze
Do powiecie. Przepraszam za to, że ogłaszanie, ale znowu nagrywam na łóżku, więc nie jest to stabilna postawa. Ale dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. I już jutro już się pokaże kolejna bitwa Kubulka, także bądźcie z nami, bądźcie ze mną. Jutro też pojawią się Asy Pancerne. Na razie, cześć.